ze studia Voice House, seria podcastów Pop Culture in Brief. Metallica zagrała polski hit na warszawskim PGE Narodowym. Niespodzianką dla polskich fanów był cover piosenki zespołu Manam. Kocham cię, kochanie moje. Tak to było. To nagranie od Mateusza Chłystuna. Z kolei na koncercie dwa dni wcześniej publiczność usłyszała utwór napisany specjalnie na wizytę w Polsce Back in Warsaw. Dwa koncerty Metallica w Warszawie zgromadziły ponad 160 tysięcy fanów. To nie pierwszy raz, kiedy Metallica gra polski repertuar na koncertach u nas. W 2018 roku w Krakowie zespół zaśpiewał Wehikuł Czasu z repertuaru Dżemu. W 2019 roku był Sen o Warszawie Czesława Niemena. Lipcowe koncerty na PGE Narodowym były 12 i 13 występem Metallica w Polsce. Pierwszy koncert zagrali tu 37 lat temu. I mówią, że jeszcze tu wrócimy. Sztuczna inteligencja wyreżyserowała spektakl w Teatrze imienia Słowackiego w Krakowie. Projekt Sen Maszyny ma korzystać z najnowszych technologii i pokazywać sztukę przyszłości. Głównym tematem są halucynacje AI. To nieprawdziwe fakty, które maszyna generuje, kiedy nie zna odpowiedzi na zadane jej pytanie. Może podawać przykłady z nieistniejących książek albo wymyślać zdarzenia i prezentować je jako prawdziwe. Twórcy projektu porównują halucynacje AI do snu. Ich zdaniem takie zachowania maszyny ocierają się o prawdziwą sztukę. Sen Maszyny dostępny będzie dla widzów do końca sierpnia. Dom mody Balenciaga zaprezentował jednorazową suknię. Projekt pojawił się w czasie Tygodnia Mody w Paryżu. Nowatorska suknia to tak naprawdę kawałek połyskującego czarnego materiału, który był luźno owinięty wokół ciała modelki na wybiegu. Nie było żadnych szwów, wzmocnień ani zapięć, tylko materiał. Co ciekawe, projektant Balenciagi powiedział, że jeszcze pół godziny przed pokazem suknia nie istniała. Ten projekt, jedni mówią kontrowersyjny, wywołał oczywiście szeroką dyskusję. Dziennikarka New York Times nazwała kreację bluźnierstwem wobec sfery wysokiej mody. Inni komentatorzy uznali, że nie ma nic bardziej luksusowego niż coś stworzone bezpośrednio na ciele przed specjalną okazją. Kreacje, które wpisują się w sferę wysokiej mody, często porównuje się do dzieł sztuki. Uszycie takiego pojedynczego egzemplarza często wymaga setek albo nawet tysięcy godzin pracy krawców. Przez to ubrania mają wartość kolekcjonerską, a ich trwałość liczona jest w dziesiątkach lat. Gliniarz z Beverly Hills wrócił. Od 3 lipca na Netflix można obejrzeć kolejną część przygód kultowego policjanta. To chyba moje dzieciństwo. W jego roli oczywiście Eddie Murphy. W czwartej części filmu gliniarz znowu patroluje ulicę Beverly Hills. Razem z córką, której życie jest zagrożone, swoim nowym partnerem i dawnymi kumplami postanawia udaremnić niecny spisek i mocno podgrzać przy tym atmosferę. Czytamy w opisie filmu na Netflix. Pierwsza część gliniarza z Beverly Hills trafiła na ekrany kin 40 lat temu. Eddie Murphy, dzięki roli sprytnego i zabawnego policjanta, który zawsze dopada przestępców, stał się ikoną lat 80. Produkcja zapoczątkowała także nowy gatunek filmowy – komedię akcji. Ruszyła kolejna edycja Kina na Leżakach. To cykl darmowych pokazów filmowych na świeżym powietrzu. W tym roku Kino na Leżakach odwiedzi prawie 30 miejscowości. Na widzów czekać będzie prawie 450 leżaków. Seanse odbywają się wieczorami, w repertuarze znalazło się 10 polskich filmów. To głównie produkcje komediowe, także te z wątkami kryminalnymi. Na ekranach pojawią się m.in. Kogel Mogel 5, Ślub Doskonały czy Jak ukradłem 100 milionów. Poza filmami organizatorzy wydarzenia przewidują jeszcze inne atrakcje dla widzów. Na przykład ukryją prezenty pod losowo wybranymi leżakami. Kino na Leżakach potrwa przez całe wakacje. To było Pop Culture in Brief. Jarosław Kuźniar. Do usłyszenia codziennie rano.